To jest program Fakt Life. Ja nazywam się Agnieszka Burzyńska, a moim i Państwa przede wszystkim gościem jest Paweł Kowal, poseł Koalicja Obywatelska, poseł obecny, poseł elekt. Dzień dobry. Dzień dobry. Co zrobi prezydent? Mam nadzieję, że konsultacje upewniły go w przekonaniu, że większość jest po stronie opozycji. No, przekonanie to wcześniej już pojawiło się u większości obywateli, którzy poszli głosować 74 prawie procent frekwencji, co warto przypominać w tych dyskusjach, i wyraźne zwycięstwo dla opozycji. Prezydent ciągle udawał, że nie wie, jakie jest rozwiązanie wyborcze. Rozumiem, że ten teatr, spektakl, który się musi odbyć, czyli rozmowy z opozycją, no, już ostatecznie utwierdziły prezydenta, co trzeba zrobić, czyli powierzyć misję formowania rządu Donaldowi Tuskowi. To posłuchajmy samego Andrzeja Dudy. Przenieśmy się do kancelarii. Ja nie słyszę. No dobrze, wracamy, ponieważ nie słyszymy w tej chwili prezydenta. No pan ma nadzieję, że pan prezydent powierzy misję Donaldowi Tuskowi, który został zgodnie dosyć wskazany na przyszłego premiera, jeżeli chodzi o opozycję, a nie myśli pan, że to nie będzie taka gra na czas, żeby jeszcze przez miesiąc, no, dać czas na przykład Prawu i Sprawiedliwości na to, żeby próbowało skłócić ten obóz, który jest złożony z bardzo wielu ugrupowań, no i z bardzo wielu poglądów. Dobrze, teraz w części dla dorosłych powiedzmy tak, dzisiaj już rzecznicy prezydenta mówili, że on dzisiaj nie powie, kogo wskaże, czyli będzie grał na czas, a przynajmniej będzie czekał do połowy listopada, kiedy może czekać ze zwołaniem Sejmu. Myślę, że dzisiaj powie po prostu, kiedy zwołuje Sejm, i to będzie oznaczało, że już trochę przeciąga powołanie nowej większości i nowego premiera. To myślę, że na tym etapie wiemy już na 100%. Prezydent tutaj wykazuje więcej lojalności dla swojej partii niż dla decyzji wyborców. Decyzja wyborców jest jasna, dlaczego należy się spieszyć z powołaniem rządu, a właściwie nie spieszyć, tylko wykonać po prostu to, co stanowi konstytucja, ponieważ od tego zależy uruchomienie licznych środków dla Polski z Unii Europejskiej, które były przez PiS wstrzymywane z winy PiSu, i to są środki zarówno na modernizację energetyczną, które na pewno obniżą bardzo inflację, nie będę teraz wchodził w szczegóły techniczne, taki łańcuch zależności. Po drugie są to środki na ochronę zdrowia, które są szalenie potrzebne w niektórych regionach. Przykładowo tam, gdzie ja startowałem, na Podkarpaciu, zdarzył się szpital w dużym mieście, czyli w Tarnobrzegu, gdzie nie ma SOR-u ani oddziału wewnętrznego, więc PiS-owcy wiele rzeczy zaniedbali, których nie widać na pierwszy rzut oka, o których będziemy mówili. Na to środki mogą być. Do tego potrzebne jest powstanie nowego rządu, to nie ma wątpliwości dzisiaj. No i wreszcie kwestia bezpieczeństwa państwa. To jest druga taka wiązka argumentów, którą jeszcze raz bym postawił, bo może o tym trochę zapominamy. Wojna między Rosją a Ukrainą się nie skończyła. Ciągle sytuacja jest bardzo trudna. Szykuje się nam nowa wojna na Bliskim Wschodzie, de facto rozpętana przez Iran, która destabilizuje państwo Izrael i jest poważnym zagrożeniem dla porządku światowego. Kto wie, czy następne podobne sytuacje się nie zdarzą. To są argumenty, które powiedziałbym prezydentowi, gdybym z nim rozmawiał jeszcze raz, bo one są poważne, zasadnicze i dotyczą tego, czego sobie życzą Polacy. No, politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że prezydent, no, jest zobowiązany przestrzegać kroków konstytucyjnych, chociaż oczywiście w konstytucji to nie jest zapisane, ale no, że rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość wygrało te wybory, bo de facto ma 35% głosów. No właśnie, ale dlaczego tylko 35? Bo pan kiedyś był w Prawie i Sprawiedliwości. Co tam się wydarzyło? Znaczy, to są dwa tematy w pani pytaniu, więc ponieważ program jest bardziej taki analityczny i mamy czas, to pozwolę sobie na krótko odpowiedzieć na pierwsze pytanie. Konstytucja właśnie dlatego mówi, żeby powierzyć temu, kto ma szansę na większość, że liczy na to, że konstytucja po prostu zakłada, że prezydent ma jakiś zdrowy rozsądek i rozeznanie polityki.
prezydent nie może udawać, że nie widzi, jaki jest skutek wyborów, bo ja to już mówiłem, ale warto to powiedzieć raz jeszcze. No prezydent to w ten panie pośle, jeszcze przerwę, bo politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że nie, że to jeszcze piłka jest w grze, że trzeba próbować. Wczoraj była Anna Zalewska, która mówiła, że dopóki jest taka szansa, to trzeba próbować, że mogą być te rozmowy z politykami PSL-u, że gdzieś tam one się toczą, chociaż się nie toczą, jak wiemy, no ale... To jest rodzaj końskich zalotów. Oni mają jakiś taki teraz okres końskich zalotów do PSL-u, ale to widać, że to w ogóle nie działa. I to nie trzeba znowu do tego jakiegoś super polityka, Metternicha nie potrzeba do tego, tylko wystarczy Paweł Kowal i na pewno wystarczy Andrzej Duda, żeby zrozumieć, że nic z tego nie będzie, że to jest gra na czas. Konstytucja po prostu traktuje, że prezydent ma rozum i jakieś rozeznanie, a nie, że będzie udawał Greka po wyborach, a on ryzykuje, że będzie jak Jaruzelski w 89 roku, pamięta pani, no nie pamięta pani, bo jest pani za młoda, ale w 89 roku to było tak, że wybory wygrał obóz Solidarności, wszyscy to wiedzieli, rozumieli to, a Jaruzelski za wszelką cenę chciał powierzyć misję formowania rządu komuś ze swojego obozu i w końcu uparł się, że Kiszczak będzie tym premierem. No to się nie udało i teraz też się nie uda. No czyli niestety pamiętam to, panie pośle, niestety. To w takim razie jako mała dziewczynka to ja przypomnę, to znaczy chciałbym powiedzieć prezydentowi Dudzie, prezydencie Duda, nie idź drogą Jaruzelskiego, nie ma co upychać na siłę swojego kandydata, którego nikt nie chce. Druga rzecz, dlaczego pisowcy przegrali? Ja się o tym bardzo dobrze przekonałem na Podkarpaciu, dlatego że co innego mówili, to co innego chwilkę, robili. To na chwilkę przerwiemy, panie pośle, bo mamy dźwięk z Pałacu Prezydenckiego, to przenieśmy się do Andrzeja Dudy. Miało miejsce w roku 2015 czy w 2019 tak zwaną większość samodzielną. Dzisiaj jest inaczej, pierwszy raz mamy taką sytuację, żeby przed tym tak zwanym pierwszym krokiem konstytucyjnym taki był stan. Jest to sytuacja nowa. Na szczęście jest tak, że konstytucja tutaj daje czas. Aha, bardzo mocno chcę podkreślić w tym kontekście jeszcze jedną rzecz. Zadałem również pytanie przede wszystkim przedstawicielom trzeciej drogi Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, czy w związku z tym są konkretne propozycje co do składu ewentualnego przyszłego rządu, czy mają już zawiązaną koalicję, czy te sprawy są uzgodnione. Usłyszałem, że nie ma formalnie zawartej koalicji, to znaczy, że nie ma umowy koalicyjnej w tej chwili, że w związku z tym nie można w tej chwili jeszcze odpowiedzialnie podać konkretnych osób, które będą przedstawiane jako kandydaci na ministrów, więc jak widać, ta kwestia jest przedmiotem koalicyjnych uzgodnień. Tak jak mówię, na szczęście patrząc na postanowienia naszej konstytucji, również na kalendarz. Jest jeszcze czas na to, by w tym zakresie decyzje były podejmowane przez poszczególne ugrupowania i przez poszczególnych kandydatów. Proszę Państwa, trwa w tej chwili kadencja poprzedniego, cały czas jeszcze urzędującego parlamentu. Ta kadencja kończy się w niedzielę 12 listopada. Poinformowałem wczoraj przedstawicieli wszystkich sił parlamentarnych nowych, że nie widzę dzisiaj powodu do tego, aby w jakikolwiek sposób tą konstytucyjną, podkreślam, czteroletnią kadencję parlamentu skracać. To także jest kadencja konstytucyjna i jej skrócenie mogłoby nastąpić w wyjątkowych okolicznościach. Takich wyjątkowych okoliczności dzisiaj nie widać. W istocie ta kadencja w moim przekonaniu spokojnie może być dokończona i tak też powinno się stać, biorąc pod uwagę normy konstytucyjne, ale powiedziałem również, że rozumiem oczekiwanie, iż nowa kadencja i praca nowego parlamentu rozpocznie się niezwłocznie, dlatego dzisiaj mogę powiedzieć, że terminem, który wstępnie zaplanowałem jako termin pierwszego posiedzenia Sejmu, będzie poniedziałek 13 listopada, czyli dokładnie dzień przypadający następnego dnia po niedzieli 12 listopada, kiedy to kadencja się kończy. To jest najszybszy możliwy termin, jaki tutaj, biorąc pod uwagę normy konstytucyjne, wchodzi w grę. Nie słyszę niestety. Nie słyszę niestety. Słyszymy się w tej chwili? A już teraz tak, oczywiście. Dobrze, panie pośle, i co pan na to, co no, trochę przewidzieliśmy to, że pierwsze posiedzenie 13 listopada, że
No ale też no, jak się zna prezydenta Dudę i PiS, to nie trzeba było też znowu jakiegoś proroka, to możemy sobie pogratulować, ale też bez wielkiej dumy może. Było wiadomo, że prezydent będzie wymyślał jeszcze jakieś prace dla koalicji nowej. Rozumiem, że teraz będzie egzaminował, czy powstała umowa koalicyjna. No, nigdy nie widziałem żadnej umowy koalicyjnej zrobionej przez rząd pisowski, ale rozumiem, że reguły gry teraz prezydent wymyślił nową pracę, czy nowy rodzaj argumentacji. Ja powtórzę to, co powiedziałem. Jest jasne, jaki jest wyrok obywateli. On się wyraża zarówno w tym, że opozycja ma wyraźną przewagę, czyli jest już większością realnie dzisiaj. Po drugie, że była rekordowa frekwencja, czyli nawet większa niż w 1989 roku. To są przełomowe wybory i widzę, że tutaj też jest jasne. Czego prezydent nie rozumie, to nie wiem. Wszystko jest oczywiste. Liderzy opozycji publicznie wskazali kandydata na premiera. I pokazują, argumentację. Ale tą argumentacją, że nie ma umowy koalicyjnej i że koalicja formalnie nie została zawiązana, mnie na przykład Andrzej Duda zaskoczył. Pana nie? No, to jest przyjmowanie niemieckich standardów, bo właściwie znam jeden tylko kraj w Europie, gdzie ta kwestia jest tak pilnowana, to jest w demokracji niemieckiej. Nawet może to się komuś podobać i myślę, że warto na to patrzeć, tylko pierwszy raz słyszę, żeby w Polsce, ale też w wielu innych krajach, bo uczciwie mówiąc, tak w 100% ta reguła jest pilnowana chyba tylko w Niemczech, o ile pamiętam. No a prezydent sobie teraz wymyślił, że to będzie ten element, że tak powiem, zabawy z nową większością. A ja tu nie widzę miejsca na zabawę, widzę miejsce na dużo powagi. Słyszymy o dziurze Morawieckiego, to będzie nowe słowo nowego sezonu, czyli wielki, niespodziewany, większy niż ktokolwiek się spodziewał, deficyt budżetowy. Widzę problemy z wypłatą z zasłużonych środków dla nauczycieli. Widzę te kwestie związane z KPO, o których już powiedziałem, i wreszcie sprawy bezpieczeństwa narodowego. I to są poważne argumenty, żeby prezydent po prostu podejmował decyzję, bo konstytucja mu daje takie możliwości. Pani pośle, a dlaczego Prawo i Sprawiedliwość, zanim przejdziemy do tego tematu, który trochę zapowiedzieliśmy, czyli do takiej diagnozy i odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się wydarzyło, że było 35% i nic więcej i zero zdolności koalicyjnych, to dlaczego Prawo i Sprawiedliwość chce czołgać Mateusza Morawieckiego? No przecież on będzie stawał ostatecznie w obliczu tego, że nie uda mu się stworzyć tego rządu. Po co to jest? Po co to jest? Od tego nikt nie pojmie, to znaczy to są ich wewnętrzne rozgrywki i może na nie nie warto aż tyle czasu tracić, z mojego punktu widzenia przynajmniej. Natomiast ta część pytania pani o przyczyny jest moim zdaniem zasadnicza dla zrozumienia tego, co się w Polsce stało i najlepiej ją było widać moim zdaniem w regionie, który znam, z którego kandydowałem, czyli z Podkarpacia, gdzie oni uważali, oni nawet mieli takie sformułowanie, że przychodzą jak po swoje, czyli uważali, że bez problemu zdobędą tyle posłów, ile mieli, tyle poparcia, ile mieli i nagle Jarosław Kaczyński tydzień temu wśród przyczyn porażki mówi, że ludzie im byli niewdzięczni. No to ja mówię, panie Jarosławie Kaczyński, weź pan przykładowo statystyki bezrobocia, albo statystyki budowy mieszkań, albo właściwie jakiekolwiek statystyki. I szybko zrozumiecie, że jeżeli chodzi o Polskę Wschodnią, to ludzie faktycznie zostali częściowo w domu, a częściowo przerzucili głosy na opozycję, ponieważ nie dotrzymywaliście słowa. Wam się tylko wydawało, że to jest wasze i że przyjdziecie po swoje. No i się nie udało. To był właściwie taki efekt, czyli niedotrzymywanie słowa, niepilnowanie podstawowych standardów. W niektórych powiatach bezrobocie powyżej 20% albo pod 20%. To każdy, kto ma też doświadczenie ze sprawami społecznymi, wie, jakie to rodzi konsekwencje. To zaczęło być dużym problemem. Ludzie zauważyli, że kurczę, oni nie grają na miarę naszych aspiracji, że co innego mówią, co innego robią. Plus no, osobiste obławianie się, korupcja, tego było bardzo dużo w ostatnich latach. No i wreszcie ignorancja w kampanii wyborczej, to też mogę powiedzieć, znaczy po prostu oni nie prowadzili de facto kampanii wyborczej. Ja nie widziałem pisowców na placu, na przystankach, na targowiskach, no gdziekolwiek, gdzie się idzie po to, żeby, czy chodzących od domu do domu. Było ich tam sporo na liście, 30, nie chodzili, nie starali się, no i skończyło się jak się skończyło. Ale pewnie byli na billboardach, jak w całym kraju. Ale też z drugiej strony, panie pośle, czy nie przyzna pan, że po 8 latach rządów, po 2 kadencjach,
no, tym bardziej tej drugiej kadencji, która o wiele bardziej zużywa rządy, to jednak te 30% to jest dużo, że to jest jednak też może powód do jakichś tam gratulacji. Tam był pewien problem, problem polegający na tym, że w niektórych regionach ludzie byli otoczeni murem informacyjnym. Ja to tak nazwałem dla swoich potrzeb. Powiedziałem w czasie kampanii, że muszę opowiadać wyborcom jakieś podstawowe rzeczy, które się dzieją w Polsce, których im nie pokazała telewizja rządowa, ani radio rządowe. Te sprawy zaczęły się, stawały się powoli bardzo poważną kwestią. I tak się wydarzyło i tym razem, że na przykład o aferze wizowej, no to trzeba było czasem od początku opowiadać, bo ktoś ma tylko telewizję rządową i w związku z tym nie wiedział nic na ten temat. I tak było z wieloma tematami. Ja nie miałem wątpliwości i nie mam wątpliwości, że pisowcy próbowali stworzyć system autorytarny w Polsce i kawałkami im się udało. I takim istotnym elementem tego, gdzie im się udało, była telewizja rządowa. I w związku z tym wielu wyborców nie miało informacji na temat realnej sytuacji, także nie mogło zagłosować w pełni uczciwy sposób, w tym sensie, że no żeby głosować w wyborach, trzeba w kampanii wyborczej mieć dostęp do podstawowej wiedzy o sytuacji państwa, a pisowcy im to zabarykadowali. To był jeden z poważnych powodów. Ale wie pan, panie pośle, ale jest internet, jest, no też już nie oszukujmy się, nie ma tylko dziennika telewizyjnego. No ale wie pani, to jest tak, że właśnie tak się nam może wydawać. Ja dzisiaj akurat rozmawiam z panią redaktor z Warszawy, z dużego miasta, z Krakowa, gdzie wiele razy byłem posłem, ale kiedy wróciłem w rodzinne strony, szybko się przekonywałem na własnej skórze, jak to się mówi, na przykład chodząc po blokach, że ludzie nie mają na przykład dodatkowych pakietów z telewizjami informacyjnymi, bo są za drogie dla nich. Albo nie mają dostępu do dobrego internetu. To, co jest dzisiaj przywilejem dobrze rozwiniętych większych miast, niekoniecznie było udziałem Polek, Polaków na przykład w tych województwach wschodnich, na które tak narzeka teraz Jarosław Kaczyński. Panie pośle, co na początek, bo politycy Koalicji Obywatelskiej najczęściej mówią o telewizji publicznej, o której wspomnieliśmy. Czy to będzie pierwszy krok? Pierwszych kroków będzie więcej, bo to będzie wejście w dużą reformę państwa i ja uważam, że bez wątpienia mamy do czynienia z czymś takim, no z czymś, o czym można, co można nazwać transformacją, jak po 89 roku, tylko nie z komuny do czasów demokratycznych, a z właśnie takiego autorytaryzmu prawicowego ku demokracji. Także tych rzeczy, które trzeba szybko załatwić, będzie parę, a może paręnaście, a może parędziesiąt. Bardzo ważna jest w związku z tym organizacja pracy rządu, sejmu i tak dalej. To będzie na pewno, to będą media rządowe, bo ludziom trzeba dać dostęp do informacji, do prawdy. To na pewno będzie KPO, a w związku z tym też pewne zmiany w sądownictwie. Trybunału Konstytucyjnego. Mówię tak od siebie, jak ja to czuję i widzę. Czyli żeby przywrócić gwarancję reguł gry w państwie. I to będzie na pewno nasze zadanie. Panie pośle, politycy Prawa i Sprawiedliwości powtarzają, że Donald Tusk miał dowieść pieniądze z KPO dzień po wyborach, a tymczasem już mamy, no właściwie nie wiem, kilkanaście dni po wyborach i nic tu się nie wydarzyło. Nie, no ja nie brałbym tego pod uwagę, to znaczy trzeba tłumaczyć cierpliwie obywatelkom, obywatelom ten proces, który jest przed nami, który jeszcze potrwa siłą rzeczy, bo widzimy po wypowiedzi prezydenta, za tym się kryje przedłużanie tego procesu, że ta zmiana, która Polskę czeka, wymaga też pewnej cierpliwości, niewielkiej, ale jednak, dlatego że prezydent będzie to stopował. Oni sobie jaja robią, mówiąc, że coś można zrobić dzień po wyborach, bo przecież premierem jest ciągle Mateusz Morawiecki, a zdaniem prezydenta trwa kadencja poprzedniego Sejmu i nie można jej skrócić nawet o dzień. Pani zajmuje się polityką, ja zajmuję się polityką, to wtedy jak to słyszymy, to nam się troszeczkę uśmieszek pojawia, ale oni będą to ładować do wszystkich swoich mediów i starać się ludzi przekonać, że coś jest nie tak. Czas będzie odliczany od momentu, kiedy Donald Tusk jako prezes Rady Ministrów otrzyma wotum zaufania w nowym Sejmie i każdy, kto zajmuje się polityką i jest rzetelny, to powie. A inne rzeczy można tylko przygotować, na przykład ta wizyta teraz, ona jest ważna, ta wizyta Donalda Tuska w Brukseli, bo ona pewne rzeczy od strony politycznej przygotowuje, ale to nie zmienia faktu, że po prostu pewne sprawy i tak trzeba zrobić później.
Ponieważ właśnie oboje znamy się trochę na polityce i będziemy szanować naszych widzów, więc nie będę zamętać też pana o pytania, co pan będzie robił, czy pan będzie w rządzie, bo wiadomo, że tego jeszcze nie wiadomo, więc nie będziemy tutaj ściemniać, że to jest jakiś... Dobrze, bardzo pani dziękuję, bardzo pani dziękuję, bo się zgadzam teraz na wywiady po prostu po to, żeby się komunikować z opinią publiczną i mówić jak jest, a często dostajemy jakieś takie pytania personalne, tu nie jest czas, powiem więcej. Nawet jak ktoś coś wie, to nie powinien teraz peplać, dlatego że układanie koalicji składającej się z czterech partii i wielu środowisk nie jest proste i każde gadanie na ten temat to raczej szkodzi niż pomaga, a tak naprawdę nic nie wnosi, bo za parę tygodni wszystko będzie jasne. Dlatego nie będziemy peplać, ale o jedno zapytam pana, o to rozdanie najważniejszych funkcji, no bo wiemy, Donald Tusk premierem, to jest jakby jasne, tu jest pełna zgoda, a kto marszałkiem Sejmu? Szymon Hołownia? Ja może powiem, jaki jest mechanizm. Mechanizm taki europejski polega na tym, że kiedy jest kilku partnerów koalicyjnych, to w rozmowach się ustala, które są te najważniejsze stanowiska, czyli szef jednej izby parlamentu, drugiej, dwóch, trzech najważniejszych ministrów i patrzy się na to całościowo, czyli jeśli jeden dostaje któreś z tych stanowisk, to drugi dostaje równoważne i tak w kolejności. I tak zapewne będzie i tutaj. A jak ustalą na ten czas liderzy partii politycznych, ja po prostu nie wiem, które z ich punktu widzenia stanowiska są najważniejsze. Bez wątpienia stanowisko marszałka Sejmu jest ważne. Ono jest ważne właśnie ze względu na te zmiany, o które pani pyta, czyli dlatego, że musi być dobra komunikacja między rządem a marszałkiem Sejmu, no w sytuacji, kiedy będziemy mieli z całą pewnością mega toksyczną opozycję, która będzie starała się wszystko zablokować. Także tutaj ta umowa co do marszałka Sejmu będzie istotna. A co się stanie? Kto stanie na czele Sejmu? Na pewno zagłosujemy tak, jak będzie wyglądało ustalenie koalicyjne, bo inaczej to byłaby po prostu anarchia. A jak będzie wyglądało? Po prostu nie wiem. A nie myśli pan, że właśnie, że jeżeli byłby to Szymon Hołownia, to będzie początek wojny pomiędzy nim a Rafałem Trzaskowskim o prezydenturę, czyli o 2025 rok? Ucieszmy się jeszcze trochę zwycięstwem, bo jeszcze żeśmy się nawet nie spotkali na sali sejmowej, a potem będziemy wymyślać, jakie mogą być problemy. Problemów może być w ogóle 1000, a głównym źródłem problemów będą pisowcy. No dobrze, a oprócz pisowców, jakie mogą być? Ja na razie problemy? Widzę tylko pisowców i chciałbym, żeby już był nowy Sejm i żeby już ten koszmar próby okradzenia nas z Polski się skończył. Bardzo dziękuję. Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo. Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. A ja też dziękuję Państwu za uwagę, za komentarze i zapraszam na kolejny program Fakt Live. Jak zawsze. Jutro, w samo południe.